Dzień dobry, kochani. Ja pozwoliłem sobie wejść na chwilę do kościoła. Też kiedyś byłem katolikiem i pozwoliłem sobie usłyszeć parę słów. Usłyszałem rzecz przerażającą, wręcz bym powiedział przerażającą. Usłyszałem, że jak ksiądz mówi: Boże, spraw, abyśmy byli zbawieni i niech ten opłatek będzie zadatkiem zbawienia. Drodzy przyjaciele, w śmiertelnym grzechu żyje człowiek, który liczy na to, że na zbawienie można sobie zasłużyć, że można je wypracować, że można je jakoś osiągnąć swoimi staraniami. Ja jestem tutaj dlatego, ponieważ chcę was uświadomić, przyjaciele, o rzeczy, o której was nikt w życiu nie uświadomi. Ponieważ tak samo jak ja, jesteście wychowywani od małego w takim, że w takiej świątyni jest wam mówiona taka rzecz, jaka jest. I niestety nie możecie poznać prawdy, ale jestem tutaj po to, abyście ją mogli poznać. Prawda jest taka, że człowiek rodzi się martwy i człowiek potrzebuje Zbawiciela. Jezus Chrystus przyszedł na tą ziemię i wykonał dzieło Golgoty w 100%. Umarł za nasze grzechy. I teraz, jeśli tylko w to uwierzymy, jeśli tylko uwierzymy w to, że On, jako miłosny i kochający Bóg, umarł za nasze grzechy, staniemy się nowymi stworzeniami. Zbawienia się nie uzyskuje przez własne siły. Zbawienie otrzymuje się tylko przez to, że się sercem uwierzy i stanie się wdzięczny. Drodzy przyjaciele, chodzi o Jezusa. Tu nie chodzi o to, aby całe życie spędzić w kościele i nie być pewnym zbawienia i nie wiedzieć, czy ono będzie miało miejsce. Chodzi w życiu o to, aby prawdziwie uwierzyć w Jezusa i stać się wdzięcznym za to, że On już to zrobił. Dzieło krzyża Golgoty wykonało się. Ono się już wykonało. Tak jak mówią nieraz właśnie w tej świątyni. Mówią: wykonało się, a za chwilę mówią: nie wykonało się. Boże, spraw, abyśmy zostali zbawieni. Bóg już sprawił, że zostaliśmy zbawieni, bo dał Jezusa, który cierpiał okropną mękę na krzyżu Golgoty. Nie po to, aby dzisiaj się starać albo zastanawiać, czy to się wykonało. On to zrobił, wiecie dlaczego? Bo Bóg tak umiłował świat, że Syna Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Drodzy przyjaciele, ja spokutowałem, narodziłem się na nowo, uznałem Jezusa jako Pana i Zbawiciela i uznałem to, że zbawienie wykonało się dla mnie osobiście. Byłem grzesznikiem, ale już nie jestem grzesznikiem, ponieważ zostałem oczyszczony z grzechu, zostałem oczyszczony z wszystkich błędów, wykonało się. Stałem się wdzięczny za to, że Jezus przyszedł i zrobił to dla mnie osobiście. Przyjaciele, trzeba zamknąć się w pokoju i powiedzieć: Jezus, nie znałem Cię do tej pory. Jezus, myślałem, że na zbawienie sobie można zasłużyć. Jezus, nie wiedziałem, jak do Ciebie przyjść, ale do Jezusa trzeba przyjść osobiście i trzeba się stać osobiście wdzięcznym za to, że On umarł za nasze grzechy. Kochani, kiedy staniemy tam po drugiej stronie, nie będziemy mieć tłumaczenia i nie zostaniemy usprawiedliwieni przez to, że chodziliśmy do kościoła albo przez to, że byliśmy dobrymi ludźmi, ale zostaniemy usprawiedliwieni za to, czy krzyż Golgoty był dla nas wszystkim. Czy krzyż Golgoty oznaczał dla nas, że wykonało się? Czy krzyż Golgoty oznaczał dla nas Jezus, którego pokochaliśmy? Ja pokochałem Jezusa. Uwielbiam tego Króla, ponieważ On przyszedł tutaj na ziemię po to, aby wycierpieć krzyż za mnie. Jestem wdzięczny. Jestem człowiekiem wdzięcznym. Jestem człowiekiem, który kocha Jezusa i przyszedł tutaj, aby wam powiedzieć, że musicie narodzić się na nowo. Musicie narodzić się na nowo. Ja byłem grzesznikiem. Byłem przestępcą, handlowałem narkotykami, znalazłem się w więzieniu i zrozumiałem, że potrzebuję Jezusa. Zrozumiałem, że żadna religijna szopka nie przybliży mnie do Niego. Zrozumiałem, że chodzenie do kościoła nic mi nie da. Zrozumiałem, że bycie dobrym człowiekiem też mi nic nie da. Ja się stałem dobrym człowiekiem, dlatego że Chrystus umarł za złego człowieka, którym byłem ja. I stałem się dobrym człowiekiem, stałem się usprawiedliwiony. On nas usprawiedliwił. Jest napisane: jesteście usprawiedliwieni z łaski.
łaski przez wiarę. A łaska to niezasłużona Boża przychylność. Niezasłużona. Nie zasłużyliśmy sobie, ale On za nas umarł. I to jest dzieło krzyża. I to jest co powinno trzymać nas tutaj przy życiu. Że idziemy do nieba, że On to zrobił. Że nic już nie możemy dołożyć. Że nie możemy się wystarać. Że nie możemy sobie zasłużyć. Że nie możemy nic zrobić, aby być zbawionym. Ponieważ możemy jedyną rzecz, którą zrobić, to uwierzyć, uwierzyć bez uczynków, bez starania, bez tej marnej egzystencji, którą jest nieświadomość tutaj na ziemi zbawienia. Jeżeli zawołasz do Jezusa w prosty sposób, nieskomplikowany, powiedz mu: Jezus, dziękuję Ci za to, że za mnie umarłeś. Dziękuję Ci za to, że przyszedłeś na tą ziemię i wycierpiałeś krzyż za mnie. Dziękuję Ci za to, że moimi marnymi uczynkami nie muszę sobie zasługiwać, bo Ty sobie zasłużyłeś. On zasłużył. On zasłużył. Bóg widzi człowieka tylko przez Jezusa. Jeżeli nie narodziłeś się na nowo, nie uznałeś tego, że dzieło krzyża jest dla Ciebie doskonałe, i tylko dzięki temu dziełu idziesz do nieba. Jeśli tego nie uznałeś, to nadal jesteś obok krzyża, nadal jesteś z boku, nadal jesteś poza królestwem i nie wejdziesz do nieba, jeżeli nie uznasz prostej prawdy, że się wykonało i że nic nie można do tego dołożyć. Amen.